drodzy, ja jestem Zuza i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a dziś przyszłam do Was pomówić o jednej z najlepszych książek, które przeczytałam w minionym roku, która jest tak genialna, że doczekała się swojego oddzielnego filmiku, gdzie ja zazwyczaj nie nagrywam osobnych filmików o jednej pojedynczej pozycji, więc to już ten sam fakt świadczy o tym, że ta pozycja jest wyjątkowa i genialna, a mowa o Kształcie serca Dolores Redono. Jest to pozycja tak genialna, że ja już na wstępie uprzedzam, że prawdopodobnie ten film będzie filmem, w którym moje zdania będą konstruowane w taki sposób, że po prostu ciężko się będzie połapać, co ja tak naprawdę mam na myśli. Dlatego, że żadne słowa, które przychodzą mi do głowy, nie są w stanie oddać geniuszu tej powieści. Mamy tutaj również polecajkę Carlosa Ruiza Zafona, a to już o czym świadczy, bo jest to autor przez wielu, wielu lubiany i doceniany. Kształt serca, czyli kryminał / trailer, opowiada o 25-letniej Amalii Salazar, czyli podinspektorce z Hiszpanii, która uczestniczy w programie wymiany funkcjonariuszy policji Europolu w Akademii FBI w Stanach Zjednoczonych. Zajęcia, w których uczestniczy, są prowadzone przez słynnego agenta nazwiskiem Depri, który szybko dostrzega w niej potencjał. Jeden z testów, którym poddani są ci funkcjonariusze na wymianie, polega na zbadaniu prawdziwego przypadku zabójcy, zwanego kompozytorem, który uderza w trakcie żywiołowych klęsk. Ten seryjny morderca atakuje i zabija całe rodziny, które zostały w jakiś sposób dotknięte poprzez przeżytą klęskę żywiołową. Gdy Amaya w swojej pracy zwraca uwagę na rzeczy, których agenci FBI wcześniej w ogóle nie brali pod lupę, agent Dupri postanawia włączyć ją do zespołu badawczego. A gdy Amaya staje się jego częścią, wyrusza do Nowego Orleanu w przeddzień wielkiego huraganu nazwanego Katrina. Jednakże wtedy odzywają się też tak zwane demony z przeszłości, bowiem Amaya otrzymuje telefon od swojej ciotki z wiadomością o umierającym ojcu. Trauma przeżyta w dzieciństwie wraca do niej ze zdwojoną siłą i Amaya nie tylko teraz musi pokonać seryjnego mordercę, ale również swoje własne mroki z przeszłości. To jest mniej więcej zarys fabuły. Brzmi już genialnie, a to dopiero początek. Tak naprawdę nie zaspoilerowałam Wam nic, także o to się nie bójcie, bo tyle samo wyczytalibyście z tyłu okładki. Natomiast coś, co trzeba zaznaczyć, to fakt, że w tej książce znajdziecie dużo, dużo więcej. Tutaj ile jest po prostu wątków i po prostu jak to wszystko się składa w jedną całość i o rany, jakie to jest dobre. Po prostu myślę, że dzisiaj będę wielokrotnie po prostu miała taki zastój myśli i słów, żeby dobrać odpowiednie słowa, bo po prostu ciężko jest mi się wysłowić o tak genialnej pozycji. Poczynając od wspaniałej fabuły, poprzez wielobarwność postaci, niezwykłe zwroty akcji, tudzież wielowątkowość tego oto dzieła, ta historia naprawdę jest na najwyższym poziomie. Autorka wielokrotnie wprowadza czytelnika w kozi róg w momencie, w którym myśli, że już całą zagadkę rozwiązał. Aspekt, na jaki jeszcze powinno się zwrócić uwagę, to taki, można powiedzieć, motyw, który występuje w tej pozycji, który jest bardzo właśnie głęboko w niej zakorzeniony, który odgrywa w niej bardzo ważną rolę, a mianowicie wierzenia różnych kultur. Jest to coś, co naprawdę jest bardzo ważne w tej pozycji, czego jest naprawdę dużo w tej książce. Mi akurat to osobiście trochę przeszkadzało. Dla mnie tak personalnie jest to trochę minus, bo dla mnie tego po prostu było trochę za dużo. Natomiast wyczytałam, że właśnie w książkach tej autorki wierzenia odgrywają istotną rolę. I no, dla wielu to nie będzie minus, tylko po prostu jeden z aspektów właśnie tej pisarki, właśnie taki, można powiedzieć, znak rozpoznawczy. Natomiast wierzenia innych kultur nie są czymś, co mnie aż tak dogłębnie interesuje, by tyle się o tym dowiadywać i czytać. Nie jest to nic, co naprawdę jest przesadzone, natomiast po prostu mi personalnie tego było trochę za dużo. I zdaję sobie sprawę, że to ogólnie nie jest żaden minus, to jest po prostu aspekt tej historii, cecha charakterystyczna, natomiast no, mi było tego trochę za dużo. By dokonać czytelnej recenzji, robiłam również notatki, stąd większość znaczników, tu akurat Wam tak pokrótce pokażę, to jest jedna z dłuższych notatek. I szczerze nie pamiętam w sumie, co pisałam. O, tutaj mam na przykład notatkę, główna bohaterka jest sprytna i czyta między wierszami, to akurat odnośnie różnych notatek głównej bohaterki. O, a tutaj mam taką notatkę, pierwsze wrażenie, myślnik, intrygujący styl autorki. I to prawda, jest on bardzo unikatowy, ale bardzo przyjemny w odbiorze.
Podczas tej pozycji wielokrotnie będziecie się bać. Ja miałam nawet taką fazę, że nie mogłam zasnąć bez tych tutaj za mną lampek zapalonych, bo one dawały taki półmrok, że jednak nie było tak do końca ciemno. Troszeczkę niby światło się paliło i dzięki temu mogłam lepiej zasnąć, bo po prostu byłam po tej książce tak przerażona, że ten kompozytor mnie też dorwie, pomimo tego, że schemat jego działania zupełnie nie pasowałam, ale ja i tak się bałam jak szalona. Ogólnie rzecz biorąc, jest to historia, która pod każdym aspektem mnie zachwyciła. Jeszcze większe uznanie autorka zdobyła w moich oczach w momencie, w którym przeczytałam podziękowania i dowiedziałam się, że właśnie ta większość fabuły, która się dzieje w Nowym Orleanie podczas huraganu Katrina, to opiera się właśnie na prawdziwych wydarzeniach, bo ten huragan miał faktycznie miejsce w Nowym Orleanie w 2005 roku. I to dla mnie był ogromny wstrząs, bo mamy tutaj wykreowane tak naprawdę fikcyjne wydarzenia, ale są one na tle wydarzeń prawdziwych. I no, ja nie wiedziałam po prostu, że taki huragan był i po prostu nie wiedziałam, że niósł ze sobą aż takie spustoszenie. Natomiast dzięki tej pozycji dowiedziałam się trochę o tym, dowiedziałam się trochę więcej i też jestem za to autorce wdzięczna, bo wiem, że autorka pojechała tam, do tego miejsca, rozmawiała z przewodnikami, z funkcjonariuszami policji, z mieszkańcami, z po prostu wszystkimi ludźmi, którzy wnieśli dobry po prostu punkt też widzenia autorki na te zdarzenia i ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to jest jednak poświęcenie. Ta książka powstawała też dłuższy okres czasu, bo jednak autorka robiła naprawdę porządny research i to jest tak po prostu imponujące. I widać naprawdę po tej książce, że każdy tutaj aspekt, każda zmiana jakaś akcji, wszystko jest tak przemyślane, każdy wątek jest po prostu od początku do końca dopięty i to jest naprawdę niesamowite. I ja jestem pod ogromnym wrażeniem, pomimo tego, że to jest 600 stron, pomimo tego, że czytałam ją ponad miesiąc, bo sobie naprawdę musiałam to dawkować ze względu na strach, który wywoływała, ale no jednak każde sięgnięcie po tę lekturę było dla mnie miło spędzonym czasem, trochę ze strachem, ale jednak jest to książka, która bardzo wciąga i naprawdę czyta się z takim poczuciem, że człowiek już jak najszybciej chce wiedzieć, co dalej. Nie umiem wybrać wątku, który mi się najbardziej podobał, natomiast każdy był wyjątkowy, każdy mi się podobał, żaden nie był zbędny. No ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Więc jeżeli szukacie dobrego kryminału / traileru, który zmiecie Was z ziemi, dzięki któremu po prostu nie będziecie mogli przestać po prostu myśleć o tym, co dalej, który Was wciągnie do reszty, to jest to właśnie Kształt serca Dolores Redono, który Wam osobiście tak gorąco polecam, że po prostu mam wrażenie, że przy każdej możliwej okazji będę wyskakiwać z tego ekranu i Wam mówić: przeczytajcie to, przeczytajcie to, przeczytajcie, jest tak genialne, tak wspaniałe, że na pewno się nie zawiedziecie. Jeżeli lubicie książki, które wywołują nutę grozy, no to to jest właśnie ta pozycja. Książki, które po prostu zmiotą Was z planszy, to jest ta pozycja, to jest genialne, wspaniałe, cudowne. Ja już nie będę się więcej o tej pozycji rozgadywać, bo pewnie jeszcze raz Wam o niej powiem. Wszystko, co najważniejsze powiedziałam i na sam koniec tylko jeszcze dodam: przeczytajcie to. I to wszystko na dziś. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tej wspaniałej, cudownej i genialnej pozycji. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie. A ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!